Jakub Maciejewski, telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Drodzy Państwo, z pytaniem, które wreszcie musi paść. Czy Biden, prezydent USA, ma demencję? Czy jest zdolny sprawować władzę jako szeryf świata, jako przywódca najsilniejszego państwa na Ziemi? Pomogą nam, mam nadzieję, tę zagadkę rozwikłać nasi goście. Aleksandra Rybińska, tygodnik sieci telewizja w Polsce.pl, naszym gościem. I z drugiej strony Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, telewizja Republika. Witam was bardzo serdecznie. No i pokażmy jeden z przykładów takich dziwnych zachowań Bidena, gdzie jakby wskazuje, że nie wie, co się dzieje, myli podstawowe wątki. Oczywiście Republikanie, którzy podejrzewają Bidena o demencję, mają tych przykładów więcej u prezydenta USA, no ale takie dwa wyraziste pokażmy na początek. I never forgot what President Kennedy said about going to the moon. He said, we're going, you know why? Because we refuse to postpone. Let's not postpone and get out of the rain. God bless you all. Thank you. I'll lead an effective strategy to mobilize true international effort to pressure. Mobilize true international effort to pressure. No oczywiście są też jeszcze dziwne inne sceny z dziećmi, które Joe Biden wącha i przytula, kiedy gubi wątki, kiedy na kartce ma ściągę, kogo ma pytać z dziennikarzy, i on czyta potem tę ściągę przy dziennikarzach, pyta, kogo ma pytać. No po prostu dziwne rzeczy. Dlatego panią redaktor Rybińską, Ole, z naszej redakcji chciałbym zapytać, czy to jest taka republikańska wrzutka, czy faktycznie przywódca USA no może mieć już, może być niezdolny do sprawowania władzy? Znaczy, republikanie podnoszą ten argument w zasadzie już od chwili kampanii prezydenckiej i to jest dyskutowane. Natomiast no, dowodów na demencję Joe Bidena nikt nie ma, ich przedstawić nie może. Faktem jest, że są takie momenty, kiedy Biden robi wrażenie nieobecnego, kiedy się zacina. Oczywiście demokraci mówią, że to jest wyśmiewanie się, jest też wady wymowy, że Biden ma od zawsze, całe życie miał problem po prostu z wymową, że ma dlatego czasami te połyka niektóre słowa i że to nie ma nic wspólnego z jego stanem mentalnym. Natomiast no oczywiście były takie konferencje prasowe. Przypomnijmy przede wszystkim, że on bardzo długo nie udzielił żadnej konferencji prasowej. To także oczywiście wzbudziło podejrzenia, że to był najdłuższy chyba okres bez konferencji prasowej u jakiegokolwiek prezydenta. Więc to wzbudzało także podejrzenia, że po prostu on, no, że są obawy, że on sobie nie poradzi. I właśnie na tej konferencji miał te ściągi. I ona no, nie wypadła dla niego zbyt korzystnie. I to wszystko jest cały czas oczywiście podsycane przez republikanów, którzy mówią o otoczeniu Bidena, że są jego opiekunami, handler, tak się mówi po angielsku. To jest takie troszeczkę, można powiedzieć, też no, poniżające dla prezydenta, no, że on ma takich opiekunów, którzy go, prawda, starannie przygotowują do każdego występu i bojąc się, że to nie wyjdzie. Natomiast no, koniec końców nie ma dowodów żadnych medycznych na to, że Joe Biden ma demencję, ale oczywiście teraz, w momencie, kiedy jest kryzys w Afganistanie, kiedy no, to wycofanie wojsk odbyło amerykańskich tak, jak się odbyło, no to się pojawiło znów jako argument, że no, Joe Biden powinien albo zrezygnować z urzędu sam z siebie, albo powinna się uruchomić artykuł, poprawkę 25. Powinna Kamala Harris uruchomić i go usunąć ze względu właśnie na zły stan zdrowia, albo po trzecie, no impeachment, a tu już impeachment, no to już wyciągnęli republikanie ciężkie działa za zdradę. No, zdrada, czyli pozostawienie tam amerykańskiego personelu czy sojuszników USA, uzbrojenia amerykańskiego, że to jest na działanie na szkodę interesów i też racji stanu Stanów Zjednoczonych. Ale czy to ma szansę się realizować? No to ja myślę, że szanse na to są bardzo niewielkie. No właśnie, bo tu nie chodzi o to, że Biden ma wpadki słowne, że mówi, że Amerykanie polecieli na księżyc, więc on ucieka przed deszczem, tylko chodzi o to, że sprawia wrażenie, jakby nie wiedział, co się dzieje w polityce zagranicznej. I przypomnijmy taką jego odpowiedź na pytanie o Nord Stream 2, kiedy powiedział, że on nie może nałożyć sankcji na Nord Stream 2, bo on jest już prawie ukończony, a przecież tymczasem on zdjął te sankcje, nie trzeba było nic nakładać. Przypomnijmy ten materiał. Why are you letting Germany and Russia to build, to continue building Nord Stream 2? Because it's almost completely finished, number one.
the idea that anything that, and it's not like I can allow Germany to do something or not. I have been opposed to Nord Stream 2 from the beginning, but it only has, it's almost completed by the time I took office. And to go ahead and impose sanctions now, what I think is counterproductive in terms of our European relations. Macieju, czy te ogromne problemy, które Ameryka ściągnęła na siebie od czasów zaprzysiężenia Joe Bidena, Afganistan, no, ściągnęła też jego prezydentura problemy na nas, to jest właśnie kwestia jakiejś kompletnej indolencji tej ekipy, czy zideologizowania, czy niekompetencji? O co tu chodzi, że tak fatalnie ta prezydentura wypada? Ja myślę, że to jest tak, że to pytanie o demencję w tej chwili chyba nie jest pytaniem najistotniejszym. Oczywiście, tak jak słusznie mówiła redaktor Rybińska, my je sobie, wszyscy, którzy obserwują Stany Zjednoczone, zadawaliśmy sobie pytanie, bo to widać w wypowiedziach, porównywanie sprzed 20, nawet sprzed 10 lat, z czasów prezydentury Obamy, gdy Joe Biden był wiceprezydentem, że mamy do czynienia z czymś, co można nazwać pewnym zwolnieniem. Mniej jest w tych wypowiedziach energii, wydaje się sięgać do jakichś dalszych pokładów pamięci, nie jest jakby tak błyskotliwy, nie ma tych odpowiedzi gotowych. Natomiast ja bym zwrócił uwagę, że ta sytuacja się w pewnym sensie odwróciła, bo wcześniej przed wyborami my staraliśmy się postawić diagnozę, oczywiście na sposób laicki, nikt z nas nie jest medykiem, nie zna objawów demencji, nie jest w stanie określić, jak ona by wyglądała. Natomiast my się baliśmy przede wszystkim nie samej diagnozy, tylko symptomów. Co to będzie oznaczało dla świata, jeżeli będzie prezydent, który nie będzie w stanie sprawować funkcji no, najpotężniejszego człowieka na świecie ze względu na swój wiek, ze względu na swój stan zdrowia. Natomiast dzisiaj jesteśmy w sytuacji, gdy te symptomy już są z nami i my się raczej cofamy tak trochę akademicko, stwierdzając, próbując stwierdzić, jaka jest etiologia tej choroby czy tych symptomów. I to trochę ma mniejsze znaczenie, bo ja bym chciał zwrócić uwagę też na to, co powiedziała redaktor Rybińska. Ten czas, w którym Bidena nie ma, moim zdaniem jest największym problemem. 4 dni Amerykanie po rozpoczęciu już prawdziwego kryzysu na lotnisku w Kabulu i w ogóle w Afganistanie czekali na jakąkolwiek wypowiedź Bidena. Dziennikarze przypomnieli ilość wywiadów takich jeden na jeden prasowych, które poszczególni prezydenci w tym samym momencie prezydentury, czyli mniej więcej po 7 miesiącach udzielili. W przypadku Baracka Obamy to było 113, w przypadku Donalda Trumpa to było 50, w przypadku Joe Bidena to było 9, razem z tym wywiadem z George'em Stephanopoulosem, który poszedł nie najlepiej. Więc tutaj mamy podwójny problem w przypadku Bidena. Nie tylko to, że kiedy on występuje, to nie są najlepsze występy i pozostawiają dużo do życzenia. I można było to w dużej mierze ukrywać wtedy, kiedy na przykład podczas kampanii wyborczej robiono z tego wręcz cnotę, że Biden się nie pojawia, bo nie chce, żeby ludzie, którzy chcą się z nim spotkać, zarazili się koronawirusem. Natomiast w tej chwili, gdy Amerykanie czekają na prezydenta, który ma ich dodać im otuchy, powiedzieć, że prezydent nie śpi na warcie, tego prezydenta po prostu nie ma. 4 dni czekali, żeby Biden się wypowiedział. Daily Telegraph mówił o tym, że Boris Johnson 36 godzin próbował skontaktować się z Bidenem bezskutecznie. Więc nie tylko Biden słabo sobie radzi, kiedy się pojawia, ale jeszcze potem potrzebuje, wygląda na to, dużo czasu na rekuperację. Natomiast ja myślę, że w tej chwili ta wizja, że Biden, jest z nim jakiś problem medyczny, może być bardziej paradoksalnie optymistyczna, bo tak naprawdę dużo bardziej negatywny scenariusz może być taki, że Biden w sensie technicznym spełnia warunki 4 sekcji poprawki 25, czyli, bo tam mamy mowę o tym, że prezydent nie jest w stanie podjąć albo zakomunikować swojej decyzji. Wydaje się, że tą nisko postawioną paprzeczkę Biden spełnia, więc nie ma ani politycznych, tak jak mówiła redaktor Rybińska, warunków do tego, żeby go z urzędu usunąć, ani no, medycznych czy formalnych, konstytucyjnych. I moim zdaniem to może być wielki problem, bo okazać się może na koniec, że Biden owszem, w sensie medycznym, w sensie jakby wychodzenia poza tą najniższej postawioną poprzeczkę, jest w stanie być prezydentem, sprawować tą funkcję, ale jest po prostu bardzo złym prezydentem. Pamiętajmy, że Barack Obama, no największy kapitał Joe Bidena w jego całym politycznym życiu, bardzo długo zwlekał z tym tak zwanym endorsement, żeby wesprzeć kandydaturę Bidena na poziomie tych primaries, czyli prawyborów partii demokratycznej. Wielu czekało, wielu nie widziało w Bidenie dobrego kandydata. Biden był kandydatem, który pojawił się w ramach pewnej konieczności, pewnej sytuacji, w której innego, lepszego po prostu nie było. Ale to nie znaczy, że Joe Biden, niezależnie od tego, w jakim jest stanie zdrowia, nawet 20 lat temu miał odpowiednie kompetencje do tego, żeby być liderem i żeby być dobrym prezydentem.
Olu, w takim razie jakie scenariusze mają teraz republikanie? No w przyszłym roku też będą wybory do kongresu, republikanie są zmobilizowani, Trump zabiera głos, no te kompromitacje Bidena są nie do zakwestionowania. No to co amerykańscy patrioci chcą zrobić, żeby tę katastrofę zatrzymać? No oczywiście najlepszą drogą byłby impeachment, o tym republikanie dużo mówią, tylko że po prostu układ w kongresie obecnie na to nie pozwala. To znaczy musiałaby być także część demokratów za tym, żeby Bidena usunąć. Na dodatek no, sytuacja jest na tyle niekomfortowa, że nawet jeżeli udałoby się Bidena usunąć z urzędu, no to siłą rzeczy wskoczy na jego miejsce Kamala Harris. I ja nie wiem, czy Kamala Harris z punktu widzenia republikanów jest lepszym wyborem. W takim sensie, że ona raczej należy do tego lewicowego skrzydła demokratów. No bo Joe Biden jest umiarkowanym politykiem. To jest także jeden z powodów, dlaczego został wystawiony przez demokratów na kandydata na prezydenta, dlaczego on wygrał te prawybory. Jest po prostu umiarkowany. No Kamala Harris taka umiarkowana nie jest. I koniec końców, no ona przejęłaby wtedy urząd, gdyby Biden musiał ustąpić. Zresztą od początku były spekulacje, że tak może się stać, że Biden nie dotrwa do końca kadencji. No i znowu ta dyskusja w tej chwili trwa. Natomiast oczywiście mainstreamowe media w USA zarzucają republikanom, że oni uderzają w wysokie C, że zaczynają od razu dyskusję od zdrady, od impeachmentu, od tak usuwania Bidena z urzędu. I co, jeśli znowu będą jakieś za chwilkę kolejne wpadki Bidena, mniej lub bardziej poważne, no to co wtedy będą mówić? No, to jest rzeczywiście pewna pułapka, ja myślę, także dla republikanów. I muszą tutaj postępować ostrożnie, bo skoro już teraz oznajmiają, że w zasadzie Biden już nie jest w stanie pełnić tego urzędu, no to co będzie, jeżeli na przykład nastąpi jakiś kolejny błąd, tak, tej administracji? Więc tutaj to jest troszeczkę jak z naszą opozycją, szczerze mówiąc. No, to zawsze też uderza od razu w najwyższe tony. Musimy zobaczyć, jak ta dyskusja będzie się dalej toczyć. Ja myślę, że w tej chwili nie ma mowy o odejściu, o ustąpieniu Bidena. Natomiast oczywiście wybory uzupełniające do kongresu, które będą miały miejsce w przyszłym roku, mogą zmienić rzeczywiście układ sił w kongresie. Ja myślę, że taką pierwszą konsekwencją tych błędów obecnych Bidena to może być właśnie, że demokraci stracą w kongresie bardzo wiele mandatów. I to będzie miało poważne dla nich skutki, bo jednak kongres jest potrzebny prezydentowi do rządzenia. Jeśli będzie miał kongres wrogi, no to będzie mu bardzo trudno. I w związku z tym myślę, że tu mogą republikanie realnie coś uzyskać z tych błędów Bidena, mieć jakieś korzyści, niż próba różnymi metodami usunięcia go teraz z urzędu. To jest moim zdaniem bardziej bicie piany w tej chwili, niż jakieś realne zamiary, które mieliby republikanie. Widzę po potakiwaniu redaktora Kożuszka, że się raczej z tą tezą zgadza. Czy w takim razie tylko kongres jest naszą nadzieją i te przyszłoroczne wybory, czy coś jeszcze? Mamy minutę do końca, ale proszę o takie podsumowanie tego wątku. Znaczy problem to jest w ogóle problem tej sytuacji, bo wydaje się, że taki powolny rozkład prezydentury Bidena, w którym on już traci, na przykład republikanie uzyskują kontrolę nad całym kongresem, więc Biden staje się takim prezydentem trochę bezzębnym, byłby korzystny dla demokratów, zarówno w pewnym sensie bardziej korzystny niż wymienienie kandydata, którego przed chwilą sami wystawili, i korzystny dla republikanów, bo pozwalałby im zdobywać polityczne punkty. Tylko problem kluczowy w tej sytuacji jest taki, jak głęboki będzie ten kryzys, bo pamiętajmy, że mimo że skończyła się ewakuacja, to sytuacja wokół Afganistanu się nie skończyła, więc pytanie jest takie, czy Stany Zjednoczone i świat w ogóle nie znalazł się na tyle w trudnej sytuacji, że takie wyczekiwanie i takie kopanie, jak to mówią Amerykanie, puszki kawałek dalej, po prostu będzie niewystarczającym środkiem. I to jest, myślę, kluczowe pytanie w tej sytuacji. Czyli my będziemy takie pytania zadawać w następnych naszych rozmowach i ja mam nadzieję, że nasi goście w tym składzie się pojawią, przybliżając nam te sprawy. Aleksandra Rybińska, Tygodnik Sieci, Telewizja w Polsce.pl, Maciej Kożuszek, Gazeta Polska, Telewizja Republika, ale też własne prowadzi podcasty, proszę państwa, między innymi w serwisie YouTube Kożuszek zza szafy, i tam też można kroniki szalonej Ameryki zobaczyć, wysłuchać. No i oczywiście w naszej telewizji w Polsce.pl też można redaktora Kożuszka, jak widać, zobaczyć. Dziękuję państwu bardzo, dziękuję też naszym widzom i zapraszam do pozostania z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.